Siemanko, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj wypada mój dzień treningowy, dlatego rozpoczynam go od kreatyny. Agaty ze mną jeszcze nie ma, ponieważ dopiero się szykuje, także przywita się z wami na pewno w późniejszym czasie. Ja natomiast zaczynam trening poranny, trening przedramienia oraz freestyle nunchaku. Zobaczcie, jak on wygląda. Jestem obecnie w bloku siłowym, czyli wykonuję 5 serii po 5 powtórzeń. Dzisiaj rozpocząłem trening od obciążenia 44 kg. Mam nadzieję, że zamknę go 3 seriami z obciążeniem 47. Jak mogliście zauważyć, ostatnie dwie serie z obciążeniem 47 kg prawa ręka pomagała lewej z racji tego, że lewa jest u mnie słabsza. W ten oto sposób przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tutaj było 5 serii po 5 powtórzeń, typowo siłowo. Natomiast teraz przechodzę do zginania nachwytem ze sztangą prostą. Tutaj ciężar będzie mały na pewno, bo chodzi mi tutaj o napięcie, o technikę. O ruch powolny na dół, żeby rozciągnąć mięsień. Jeśli chodzi o drugie ćwiczenie, tutaj mam dwie opcje, albo zwis na ręczniku 30 sekund, to zależy w jaki mam dzień, bo czasami z rana jest naprawdę ciężko i nie da rady zrobić 4 serii po 30 sekund, dlatego często jest to 2 serie po 30 sekund, ale naprawdę wystarcza. Jeżeli chodzi o zginanie ze sztangą nachwytem, tutaj wykonuję 3 serie po 10 powtórzeń ze stałym obciążeniem. Zmęczenie wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest to trening na czczo, ale tak mi po prostu łatwiej. Nie lubię zapychać się, ponieważ potem musiałbym odczekać godzinę, żeby to wszystko uleżało się w żołądku. Natomiast bez jedzenia jest mi po prostu łatwiej wykonać ten trening. I teraz jak to wygląda z łączeniem z treningiem freestyle? Z racji tego, że przedramię nie lubi za bardzo dużych przerw, długich, dlatego w międzyczasie wykonuję też triki z freestylem. Wielu mylnie utożsamia nunchako z cyrkiem, z jakimiś akrobacjami takimi artystycznymi. Natomiast mało osób ma świadomość, że w tym sporcie odbywają się mistrzostwa świata, różnego rodzaju zawody, turnamenty. I teraz tak, każdy sport moim zdaniem opiera się o jedną zasadę, czyli powtarzalność. W każdym sporcie mamy to zagadnienie jak powtarzalność, czy to w treningu siłowym, w kulturystyce, w kalistenice. Żeby dojść do pewnego stopnia zaawansowania, musimy powtarzać wielokrotnie jeden ruch, aby on stał się naszym nawykiem. W nunchaku mamy podobnie. Wykonujemy jeden ruch, wykonujemy go tyle razy, aż on stanie się naszym nawykiem. Powtarzamy go wielokrotnie. A drugą sprawą jest kreatywność. W każdym sporcie możemy dojść do momentu, kiedy nasza kreatywność eksploduje. Tak jak w wypadku kalisteniki, jeżeli ktoś zrobi czysto teoretycznie muscle upa, to za chwilę ktoś zrobi muscle upa z klaśnięciem, ktoś zrobi muscle upa w innej wersji. Tak tutaj z nunchaku mamy też różne udogodnienia w postaci kreatywności. Dla przykładu, wykonujemy coś jedną ręką, załóżmy jeden trik, to możemy go wykonać też drugą stroną, prawda? Skoro wykonujemy na lewą i na prawą stronę, aktywujemy lewą i prawą półkulę, to możemy również zaaktywować to samo ćwiczenie na dwie ręce. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Możemy też zrobić sobie asymetrię, czyli załóżmy jedna ręka rusza wcześniej, druga później i bawimy się po prostu tak, jak nam kreatywność podpowiada.
Oczywiście trików jest naprawdę multum, możemy wykonywać też wrist roll. Skoro możemy wykonać wrist roll na jednej ręce, to możemy go wykonać też na drugiej. Możemy wykonać go na dwie strony. Skoro możemy do przodu, to możemy też do tyłu. Więc jak widzicie, w chwilę pokazałem Wam możliwości nunchaku. Jest to naprawdę fajna zajawka. Oczywiście niszowa, dlatego ja ją wybrałem. Nigdy nie szedłem z kolegami na siłownię, kiedy 8 lat temu w szkołach gimnazjalnych górowało sylwetka Arnolda Schwarzeneggera. Wszyscy chcieli być dużymi chłopakami, wtedy zaczynali chodzić do piwnicy. Ja w tym czasie kręciłem nunchaku. Najczęściej zadawane pytanie, jeśli chodzi o nunchaku, to ile razy uderzyłem się w głowę i w krocze, już odpowiadam. W głowę musiałem uderzyć się chyba tylko raz, skoro taka zajawka mi została, no bo kto normalny kręci dwoma pałkami połączonymi linką czy łańcuchem, prawda? Jeśli chodzi o krocze, no to tutaj jest kwestia sporna, kilka tych razy było, jest to na pewno bolesne. Taka anegdotka właśnie dotycząca mojego hobby, bo fitness, nie żyjemy tylko siłownią, ja żyję bardziej nunchaku, dlatego moje treningi nie skupiają się na splitach, jakichś takich wymyślnych ruchach. Moje treningi na siłowni mają skupiać się tylko na tym, żeby angażowały całe ciało. I po FBW, czysto teoretycznie, które trwa 30 minut, wykonuję jeszcze trening taki bardziej funkcjonalny. Opowiem Wam też niedługo w materiale o mojej kolekcji nunchaków, broni oraz różnych systemach z Chin, z Japonii. Także wyczekujcie tego filmiku. Natomiast teraz kończymy już pogadankę na temat treningu siłowego, przedramion i treningu nunchaku porannego. Zabieramy Was dalej w podróż po naszym dniu. Przyszliśmy właśnie na śniadanie, dzisiaj troszeczkę inaczej, przyszliśmy do Subwaya, więc dzisiaj nie omletowo, a raczej kanapkowo. Po śniadanku ruszamy na miasto, na zakupy, czego obydwoje nie lubimy, ale niestety czasami trzeba się wybrać i odświeżyć garderobę, więc zapraszamy Was na podróż z nami. Zobaczcie, takie śniadanko, dzisiaj bułeczki, ja oczywiście na ostro. Oczywiście wegańsko, dużo warzyw. Herbata, kawa i lecimy dalej. Jesteśmy w nowej budce w Arnhem, House Potato. Są to ziemniaki wypatroszone z jakimiś dodatkami, groszek, kukurydza. Tutaj widzę kurczak, my oczywiście bezmięsnie, ale jestem ciekaw, jak to będzie smakowało. Także czekamy i zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Dopiero co i muszę powiedzieć, że jest naprawdę przepyszne. Nie spodziewałam się. Jesteśmy w Niemczech u siostry Agaty. Zakupy były udane. Zrobiliśmy zakupy, no co mam powiedzieć. Teraz jesteśmy ostatni raz chyba w restauracji. Dzisiaj praktycznie co chwilę jemy i nie pokazujemy innych rzeczy niż jedzenie. Teraz jesteśmy na deserze, Agaty i siostra i Agata wpierdzielają pyszne ciasto, a ja się napawam, bo przed chwilą zjadłem całą czekoladę na raz. I tym słodkim akcentem będę z Wami się żegnał i zapraszam do następnego materiału. Trzymajcie się!